witam was w kolejnym poradniku do gry Terraria. W tym poradniku zajmiemy się Nightmare Pickaxem, czyli przełomnikiem pickaxem w naszej grze, ponieważ, no, sami się dowiecie. Nightmare Pickax to jest pickax z demonitu. Jest taki szczególny, ponieważ do swojego wytwarzania używa szadowsko. Jako się tworzy? Idziemy do Kolina, do Gajda. Będziemy potrzebować demonit barów i shadow skullów. Znaczy łusek, nie wiem co to shadow jest. To jest Nightmare Pickax, 12 demonic barów i 6 z shadow skull przy anvilu. Właśnie idę to skraftować. I tutaj jak widzicie mam anvil. Tak, mam anvil. Idę do anvila. I oto jest Nightmare Pickax. Dobra. Skoro jesteśmy przy rzeczach z demonitu. Opiszę też wam, albo wiecie co, w następnym odcinku opiszę wam tą zbroję. Dobra, to był koniec poradnika o Nightmare Pickaxie, jeszcze go tylko zrobię. O, o i nie mam ten. A, i dlaczego ten pickax jest taki przełomowy? Bo zapomniałam. Tym pickaxem możemy już kopać meteoryt od tego pickaxa w górę, czyli ten, potem wyżej jest hellstone'owy i tak dalej, i tak dalej. Możemy wykopać obsydian, hellstone, meteoryt. I te trzy rudy można wykopać tylko tym pickaxem i w górę. Potem jest... Potem się zajmiemy hardmodowymi rudami, ponieważ na nie trzeba tak dziwnie trochę je kopać. Dobra, żegnam się z wami. To był koniec poradnika o Nightmare Pickaxie, krótki tak jak o Night Edge'u. Jeżeli skończymy omawiać już te przełomowe rzeczy, tak jak Night Edge albo Nightmare Pickax, pokażę wam jak najlepszy mieć ekwipunek, żeby zacząć na hard modzie. Żegnam się z wami, ja byłem Kubaron. I do kolejnego poradnika z Terrarii. Cześć!